Witam wszystkich w Żarłok TV, gdzie kawałek po kawałeczku spróbujemy dzisiaj burgera wegańskiego, szanowni państwo. Jestem na rynku krakowskim, ale jest to plac Wolnica dokładnie, więc to nie jest ten rynek, który wszyscy znacie. Zaparkowałem specjalnie obok szkła, plastiku i papieru, bo dzisiaj będzie fast foodowy junk food. Prosicie mamy, żeby dała wam na burgera. Ona mówi, nie będziesz jadł tego śmieciowego jedzenia. Proszę bardzo, powiedzcie im, że idziecie na burgera wegańskiego, który jest... Nawet to nie jest burger wegetariański, bo nowa krowa przede mną tutaj jest Organic Burger i Bistro. To jest burger, szanowni państwo, wegański. Tutaj do burgera nie wiem po co w sumie dostałem nóż i widelec, może będzie ciężko. Na bułce jasnej, choć do wyboru jest oczywiście też bułka bezglutenowa oraz bułka ciemna, ale nie zostałem zapytany jaką chcę bułkę. Nie zostałem też zapytany o stopień wysmażenia mięsa, bo zamiast kotleta mamy tutaj, szanowni państwo, kotlet z kaszy. Rozbrojmy to, ale powiem wam, że pachnie to świetnie. To jest intensywny zapach ziół rukola, do tego pomidory, świeży ogórek. Teraz o, dokopałem się do tego kotleta, bo to zapewne najbardziej interesuje tych, którzy już węszą kontrowersje. Oprócz tej kamery, która nie chce mi stroić, no to jest po prostu jakiś dramat. Proszę cię, kamero, proszę cię, tutaj naprawdę mamy... Nie mogę sobie pozwolić na to, co robisz mi. Widziałem pod względem wizualnym kotlety wegańskie, które bardziej trzymały się kupy. Ale to jest coś takiego. Coś takiego. Czyli to jest coś, co ma wyglądać jak kotlet. I tutaj jakby nikt nie chce podrabiać mięsa. Bo wielokrotnie ludzie pytają się, czy ci weganie podroby chyba mi po głowie chodzą. Czy ci weganie podrabiają smak mięsa? Otóż oni nie podrabiają, bo smaku mięsa nie da się podrobić. Chyba, że ja gdzieś tam w Ameryce coś tam ostatnio słyszałem. Ale dlatego oni wyszukują kompozycji smakowych, które będą jakoś pasować w połączeniu z bułką, z warzywami, podaną w formie burgera. No i nie oczekujcie ode mnie, że... No nie stroi mi ta kamera, no przecież zaraz rozstroi mi nerwy. Minister zdrowia ostrzega przed oglądaniem Żarłoka na czczo. Żarłok TV. 14 zł kasza burger w składzie suszone pomidory, tymianek i do tego polecany sos. Nazwa jest zaskakująca, bo jest to sojones ziołowy. Jeżeli coś nazywa się sojones, to ja już powoli zaczynam wymiękać, ale liczy się przecież smak, bo barwa jest doskonała. Oj, ludzie złoci. To jest chyba z awokado. O kurczę blade, no. Ja tutaj sam sos degustuję, a wy wejdźcie do kibelka. Zobaczcie nawet jaki mają wegański kibel. Normalnie aż chciałby się go podpalić. Jest w miarę czysto, tylko woda nie chciała lecieć. Pod względem kolorystycznym kasza burger jest przemyślany. Zielony ogórek, zielona rukola, zielone pestki dyni, zielony sojones ziołowy, który ziołowy jest nie tylko dlatego, że jest zielony, ale dlatego, że zioła są zielone. I w środku nadzienie czerwone, czyli pomidory i pomidory suszone. Czy ona jest przemyślana pod kątem smakowym, to zaraz zobaczymy. Ale ona jest na pewno przemyślana pod kątem wizualnym. No niestety, widzicie, szanowni państwo, kamera mi się rozstroiła. Ta kamera jest za słaba jak na warunki. Trzeba otworzyć Patronite'a, żeby zakupić sprzęt profesjonalny, bo jest ciężko. Widzicie, co się dzieje na świecie. Czym Casey Neistat kręci? A czym ja kręcę? Ogórkiem już łatwiej byłoby to nakręcić przyzwoicie.
lecimy. Nie będę ukrywał, że to jest letnie, ale dostałem to bardzo szybko, w 4 minuty, ale było ciepło jak to dostałem. Złóżmy to do kupy, bo ja nie jestem zwolennikiem jedzenia burgerów rękami, znaczy widelcem i sztuczcą. I spróbujmy zrobić to po amerykańsku, tak jak się powinno street food jeść. Ta bułka już tak dosyć wyschła mi, ale dolna część jest jeszcze ciepła i dosyć chrupie. Górna część mogłaby być troszkę bardziej zgrillowana, ale jest dużo tego sosu na dole. Ten sos tą dolną część bułki bardzo namaścił, ale nie zmaścił. To się trzyma kupy poza tym kotletem. Niestety, musimy cię być bardziej wyrozumiali, bo zrobić kotlet wegański, który się trzyma kupy, tak jak kotlet mięsny, to jest już w ogóle wyczyn ponadnaturalny. To już trzeba być Neo z Matrixa. Tutaj jest cały kawałek pomidora suszonego w tym kotlecie z kaszy. Już wiem, dlaczego dostają tutaj wszyscy weganie, co przychodzą, i dzisiaj również ja, bo na ten wieczór jestem weganinem, taki sprzęt, bo to ma sens. Pomidory w oleju ze słoika to są, tak bym strzelał. Ja już znam wszystkie smaki, jakie tutaj są. I zanim wy poznacie, czy ten smak przypomina papier z niebieskiego, czy może smakuje ten burger jak plastik z żółtego, albo jak szkło. Ta górna bułka, czy tak harata gardło jak szkło? Nie. Dosyć mocno nawodniona tym sosem. Sojonez ziołowy, powiedziałbym tak, troszkę więcej ziół. No to zapraszam na przerwę reklamową. Szanowni Państwo, moi mili kochani, ten sos potrzebuje troszkę więcej pazura, powiedziałbym na początku. Ale gdybym się bardziej zastanowił, powiedział sobie: uspokój się, człowieku, uspokój się, żarłoku. Ja wziąłem sos, jaki oni polecają. Dzięki temu ja rozumiem tę kompozycję. Jest ona całkowicie łagodna, delikatna, zielono-czerwona. No bardzo mi się podoba to, że oni tutaj te składniki nawet kolorystycznie są dobrane. To jest z kaszy jaglanej. Kasza jaglana w połączeniu z tymiankiem, no to jest już w ogóle kraina łagodności. Bo kasza jaglana dobrze zrobiona, ona nie będzie goryczkowa, nie będzie gorzka. I tu goryczki nie czuję w tej kaszy. A tymianek to jest oaza spokoju. Zupełne przeciwieństwo żarłoka. Dlatego to połączenie jest bardzo dobre. To połączenie mi bardzo smakuje. O! Niewegański sos Worcestershire. Niewegański, bo tutaj jest jakiś wyciąg z sardynek czy jakichś robaków z morza. Food upgrading. Zobaczmy, czy ta nuta od sowa lekkiej zadziorności pomoże tej bułeczce, bo na stoliku tam możecie sobie upgrade'ować ten. Oliwą. No, tu się robi problem właśnie, bo ona przeważa. Już ten Worcestershire totalnie zaczyna przeważać nad całą kompozycją. Nie. This is not a food upgrading. Jeżeli macie ochotę na coś spokojnego, delikatnego, to zaufajcie burgerowni wegańskiej Nowa Krowa i zamówcie burger z kaszą. Nigdy nie biorę jasnych bułek. Jeżeli mam możliwość wyboru, to nie biorę tej jasnej bułki, bo to nie ma sensu po prostu. Mam nadzieję, że to wszyscy rozumiecie. Chyba że jest jakaś specjalna bułka, specjalnie dla nich pieczona. Tutaj ta bułka w Nowej Krowie mnie nie zaskoczyła. Nie zakochałem się w niej. Nie zamierzam tutaj rozstrzygać, czy burger wegański to jest jakaś zdrada świętości. Mnie to nie obchodzi, słuchajcie. Nie podoba wam się, to nie żryjcie burgerów wegańskich. Idźcie żryć mięso. Ja mięso recenzuję również i burgery wegańskie również będę recenzował, bo właśnie miałem ochotę na coś bezmięsnego dzisiaj. No, ale patrzcie, nawet miałem ochotę na coś ostrzejszego. A to było łagodne. A mimo moich oczekiwań jest to skomponowane na tyle sprawnie,
że no nie mogę się doczepić. Nie mogę się doczepić do kompozycji poza tymi rzeczami, do których się doczepiłem, więc całościowo za to, co mi zaserwowano dzisiaj, abstrahując od tego, że jem to zimne ze swojej winy, bo tam jeszcze cykałem fotki, zanim tu doszedłem, rozstawiłem, to 7 na 10. To jest coś, co mogę polecić. 7 na 10 spokojnie. Kotlet z kaszy na pewno nie smakuje jak papier. Ma w sobie trochę smaku. Nie smakuje to jak plastik czy jak szkło. Troszkę ta bułka może tak haratać górna część podniebienie. Da się to przeżyć, bo jest dużo sojonezu. Nowe słowo dzisiaj się nauczyłem. Sojonez. Sojonez ziołowy. Strzelam, że jest to na bazie awokado. To nie będzie wam dzisiaj potrzebne, ale będzie wam potrzebne zajrzenie na mojego Instagrama. Ale będzie... Nowa krowa chce mnie zamordować od środka. Ale będzie wam potrzebne zajrzeć na mojego Instagrama oraz Facebooka, gdzie zobaczycie pewne wyrwane urywki i trailery przyszłych filmów. I koniecznie dajcie łapkę w górę, jeżeli chcecie, żeby było więcej tych wegańskich recenzji, bo ja się obawiam, że jeżeli tutaj przyjdą ludzie, którzy dotychczas oglądali recenzje burgerów z mięsem, to pomyślą, że Żarłok zdradził burgery! A chciałbym tego uniknąć i nie będę teraz rozsądzał, co powinno być burgerem, a co nie, czy się to powinno tak nazywać, czy się inaczej nazywać. To jest temat na zupełnie inne spotkanie. Dlatego jeżeli jesteście fanami tego typu żarcia, to dajcie te łapki w górę, bo to jest jedyna opcja, żebym ja szedł bardziej w te burgery. Bo widzicie, że widzicie, co się dzieje pod odcinkiem. Jest więcej łapek w górę, to ja idę do McDonalda. Ja się kieruję tłumem. Jestem bezwolny właściwie. Właściwie nie wiem dlaczego właściwie. Powinienem chodzić tak. Następnym razem pójdziemy, nie wiem, do Krowa Żywa może. Chociaż już bateria jest nieżywa, dlatego musimy kończyć. Koniecznie dajcie mi znać, jak wam smakował taki odcinek. A może znacie o wiele lepsze miejscówki z burgerami wegańskimi. Dajcie mi znać, bo jak nie, to następnym razem przyjdzie kolejna masa. Przed spożyciem zapoznaj się z opinią składu dołączonego do opakowania. Bądź skonsultuj się z Żarłokiem, gdyż każdy produkt niewłaściwie oceniony może powodować zgagę lub kaca moralnego.